Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, kolejny odcinek Wiedźmina. Była przerwa na kanale, ale trzeba to, co się zaczęło, skończyć. A w trójce niech tam sobie patche wszystkie wyjdą, dodatki wyjdą. Bierzemy tutaj zlecenie na gargulce. Pozbędzie się z miasta gargulców. Istoty te stały się zagrożeniem dla przebywających na obradzie gości. Dobra, weźmiemy. Co tu jeszcze jest? Poprawki fryzury. I wyzwanie mocarnego Numy. Mocarny Numa rzuca wyzwanie. Największy siłacz świata wyzywa śmiałków. Przekonaj się, czy twoje ramię wytrwa w pojedynku z Numą dłużej niż kilka sekund. No, zaraz zobaczymy. Nie jest jeszcze za późno na pokutę. Biczujcie! Dobra. No, zobaczymy, czy pokaże, gdzie on jest. Ale nie tak, że nie... Chyba tak. Na sobolowym futrze. Dobra, zobaczymy, co to za gościu jest, jaki on silny jest i tak dalej. Gdzie to jest? Albo tu. No, jest kawał za kapiora. Aż sobie zapiszę. No i zobaczymy. Siemanko, gościu. Zgubiłeś tu, co? Ty jesteś mocarny Numa? Kto pyta? Ktoś, kto chce sprawdzić, czy dali ci dobre przezwisko. To przyjdź do cyrku i zobacz, jak rozpierdalam łańcuchy, co mnie nimi owijają. W gębie to jesteś mocny. No to wkurwiłeś mocarnego Numę. Wykładaj forsę i dawaj łapsko. Kurka na sterydach chyba jest, gościu. No, 100 kasiory? Zawsze byłem ciekawski. No co jest? No nic nie mogłem zrobić. Mówią, że wiedźminy to silne chłopy. A w cyrku mógłbyś co najwyżej z klaunami po dupach się kopać. Pan Grat uprzedzał, że jesteś oszustem. A co ta najemna dziwka może wiedzieć o mocarnym Numie? Najemne dziwki najlepiej znają takich jak ty. Taką siłę można mieć tylko po eliksirach. Chędlosz się! Sam jesteś napakowany eliksirami jak gówno muchami. Do pojedynku stanąłem czysty, a ty naciągasz ludzi. Powinni cię nazwać kłamliwy Numa. Powiedz jeszcze jedno słowo, a wepchnę ci je do gardła, także ci dupą wyjdzie. Nie zdążysz. Bez głowy traci się koordynację ruchów. I po co te nerwy? Nie muszę wciągać żadnych wspomagaczy. Bez nich też nie dają mi rady. Może ten coś będzie wiedział. Niech zgadnę. Oto mocarny Numa, a ja jestem jego uczniem. O, no i zepsułeś zabawę. Mocarny Numa łamie karki bykom, zgina żelazne sztaby, zwycięża każdego. Numa! Jego sekretem są grzybki i zioła wyhodowane w Elander, zrywane o poranku przez dziewicze kapłanki. Teraz mogą być twoje za bardzo umiarkowaną cenę.
Dawaj, pokaż grzybki. Gdzie te grzybki? Receptura? Nie, to nie jest to. Jaźwiec, no ma tutaj kipiel. Takie nawet niedrogie. Wigra. Chyba jeszcze nie potrzebuję tego. Tylko, że on nie ma. On ma może i te grzybki. Ale ma same receptury chyba. Nie ma. Zaraz, co to jest? Eliksiry. Anabolik. O, kurka wodna. Biorę. Anabolik. Ile to jedno kupię? Dobra. Łyknę. Aha, w czasie medytacji pomyliło mi się z Wiedźminem, ty. Dobra, picie eliksirów. Naraz tu kurka, krombuterol. Dziabnij. Zgubiłeś tu co? Chciałem zarobić parę orenów. Z mocarnym Numą możesz je tylko stracić. Kradniesz? Nie muszę. Rozpierdalam wszystkich na rękę. Chcesz się przekonać? Zawsze byłem ciekawski. No. No teraz to już zupełnie co innego. Na cycki Melitele. Nikt mnie jeszcze nie pokonał. Zawsze musi być ten pierwszy raz. Dam ci coś, żebyś nie rozpowiadał, żeś pokonał mocarnego Numę. Jak się dowiedzą, żem przegrał, wyrzucą mnie z cyrku. Mocarny Numa musi być niezwyciężony. Przyjmij to ode mnie i nie kłap dziobem. Dzięki. Dobra. Tu jakiś sklepik ty masz, to ja może coś ci sprzedam. Co ja mam tu najcięższego? Jakieś mam giwerki. Żal mi tego sprzedawać. Nic nie waży. Co to tam dupa? Tu po 2 kilo trofeum z różnych rzeczy. Tutaj też tu 6 kilo. 9,5 żuchwa Endragi. Jezu.
Sprzedam ci połowę tego. Dobra, co jeszcze mam? Ruda żelaza to na pewno wszystko ci sprzedam. Dobra, może wystarczy. Okej, idziemy na te gargulce teraz. Nie ma mocnych zrobione. Zlecenie na gargulce. Gdzie to niby jest? No... Nie, pokazało się coś, kurczę. Nie wiem, gdzie te gargulce. Mapka też nie pokazuje. Dowiedz się więcej na temat gargulców. Hej! Studiując mądre księgi. Dobra, gdzie tu jakiś sklep jest z księgami? Ty nic ciekawego nie masz, chyba laseczka, co? Gargulce, jest! Ten, kto chce deaktywować stwory, musi znaleźć miejsce, w których są one kontrolowane i wygasić magiczne runy. Kurczę. Programujące wolę tych konstruktów. Znajdź i deaktywuj magiczne pieczęcie. Tu już widzę, że trzy pieczęcie. Czy są w ogóle pokazane na mapce? Nie. No to nie, to nie. Ja wiem, gdzie te pieczęcie mogą być, jak one w ogóle wyglądają. Tutaj jest gospoda. To jawna napaść. Król Radowid dowie się o wszystkim. Przecież to Radowid ich wysłał, głupcze. Tak się nie godzi. Weź się w garść. Czarnego gota. Dzień dobry. Może zajdę tutaj niżej. Może tutaj gdzieś są. Nie wiem. Oj, chyba nie. Nie kręć się tu. Wstęp do obozu Kedwen zabroniony. Ja wiem, gdzie oni mogą być. Tu jest zasypane. O, znowu ten albinos. Porzućcie królewskie dwory. Tu nie ma przejścia. Przestańcie sączyć jad w uszy władców. Nie jest... Tutaj jest jakieś przejście. Może gdzieś tu.
chwilę, tu pewnie dobrych rzeczy jest. Proszę bardzo, tylko zbierać. Nie tutaj mówicie? No to jak nie tu, to nie wiem, gdzieś tutaj. Ja tutaj przecież nie odkryłem jeszcze ile miasta. Także może... Tylko czy tu są jakieś drzwi? Tutaj nic nie ma. Tu przejścia też nie ma. To jawna napaść! Król Radowid dowie się o wszystkim! Przecież to Radowid. Tak się nie godzi. Weź się w garść. Tutaj, tutaj jakiś gościu jest. O, proszę. No dobra, pójdźmy tutaj. Konetable Jan Natalis? Interrex Jan Natalis. Jest regentem. Wciąż trudno. A więc w naszym gronie nie zabrakło nawet Nilfgaardczyków. Ekscelencja dobrze wie, że nasi gospodarze są libertynami i ekscentrykami. Drogi radco, doprawdy sprawy północy powinny pozostać sprawami północy. Żadna ekstrawagancja nie usprawiedliwia obecności Szilarda. Ekscelencja wybaczy. Cesarz i tak. Wiem. Żebym chociaż wiedział, jak ta pieczęć wygląda, czy tam, nie wiem. Przygotujcie się do ostatniej lekcji. Ostatniej? Przecież... Co? O kurka wodna! Dobra, są. Gdzie te pieczęcie? Za stary jestem. O kurka. A co ty taki groźny nagle jesteś? Dobra, spróbujemy was tu złapać. Nie to, kurka, nie to. Jaskółeczkę, dobry pomysł to jest. Ogólnie można się pobawić, ja tu zrobiłem różne... Dobre, jaskółki są. Jeszcze mam gawrona. Obrażenia plus 10 daje to. Toksyczność 25, niech będzie gawronik. No dawaj, wstawaj już, gościu, wstawaj.
i teraz zobaczymy. Chodźcie, chłopaki. Kurde, co jest z nami? Zaraza. Jeszcze tam widzę stoją. Coś tu zostawiły gargulce. Kurka. Dobra, gdzie te dziadowskie pieczęci? Tu są jakieś coś? Na razie nic nie widać. Tu chyba jest zejście do nich. A wy jeszcze żyjecie, czy nie? Tu jest przejście, nie ma. Dobra, no to schodzę tam do tej kanciapki tutaj. Poziom mi skoczył, później się wyda. Znów medalion. Są pieczęcie. Co mam zrobić z tymi pieczęciami? Wygaś. Dobra. Jest pułapka, kurde. Teraz może użyję. No dobra. Jeszcze tu. Aha, w określonej kolejności trzeba. Piąta zaszyfrowana kombinacja run. Nie wiem, nic tu nie mogę zrobić. Są cztery, dobra, zacznijmy od tego. No ale to trzeba przeczytać wiersz, a to ten wiersz jest to, co tutaj jest? To ja nie wiem, o co tu chodzi, niestety. Divertimento, obłoki są jak pszczoły, gdy biją dzwony. Mają symbole, tylko że one nic nie znaczą, no bo...
Musiałbym pewnie jakąś książkę przeczytać, a mi się nie chce. Spróbujemy. Może w dzienniku? No na lewo od wejścia, czyli jeżeli tu jest wejście, no to tu, na lewo. I tu na podłodze nic nie ma. Okej, słuchajcie, ja tutaj rozwiążę sobie to z runami, a na razie koniec odcinka, bo nie ma sensu, żebyście to oglądali. Żegnam się z wami i do usłyszenia.